dniach 16 i 17 maja odbył się kolejny, 19 ogólnopolski integracyjny konkurs piosenki Śpiewajmy Razem. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 220 uczestników, w tym soliści, duety oraz zespoły. Koncert oraz przesłuchanie odbyły się w sali koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu. Konkurs ma za zadanie integrację osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych i myślę, że nam się to skutecznie udaje, ponieważ myślę, że są szanse wyrównane w stosunku do pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Jest ich powiedzmy 50 na 50. Jest 5 kategorii, w każdej kategorii jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce i wyróżnienie dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Podczas pierwszego dnia konkursu jury od samego rana w pocie czoła przesłuchiwało wszystkich, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w tegorocznym wydarzeniu. Konkurs przebiega sprawnie, poziom jest w tym roku wyjątkowo. Jesteśmy po 2 latach przerwy pandemicznej, także to jest takie wyjątkowe wydarzenie dla uczestników, bo mogą spotkać się na żywo, przed publicznością, przed jury. Wspaniałe emocjonalne przeżycie, wydaje mi się, że i dla wykonawców, i dla nas jako jurorów. Kochani, i poziom jest bardzo wysoki, cudowne dzieciaki, cudowna młodzież, jest naprawdę poziom... No, co roku lepszy. Repertuar konkursu co roku zaskakuje swoją rozmaitością. Podczas występów widzowie mogli usłyszeć piosenki zarówno typowo dziecięce, młodzieżowe i nowoczesne hity, jak również klasyczne polskie przeboje. Nasi uczestnicy startują od naprawdę maluchów, rozkosznych słodziaków, aż po takie jak najbardziej dorosłe osoby. Są to ludzie zdrowi, są to ludzie z orzeczeniami. Przede wszystkim naszą ideą jest to, aby mogli się pokazać na scenie, obcować z muzyką, posłuchać jak inni śpiewają. Jest to też element rywalizacji, oczywiście zdrowej. Cieszymy się, że nasz konkurs jest popularny, dosyć znany w środowisku. Ludzie chętnie biorą w nim udział, osoby z regionu, a także z dosyć oddalonych miejsc w Polsce. Biorąc pod uwagę poprzednie edycje konkursu, tegoroczne wydarzenie z pewnością można nazwać wyjątkowym. Wszystko za sprawą specjalnej nagrody Grand Prix, która została ufundowana przez Stowarzyszenie Nadzieja. Nagrodą są puchary, będą też takie vouchery na sesje zdjęciowe. Są miejsca równorzędne w każdej kategorii. Śpiewają laureaci pierwszych miejsc, a osoby pozostałe wyróżnione i laureaci drugich, trzecich miejsc również otrzymują puchar. Każdy, kto śpiewa, niezależnie czy zajmie miejsce, czy nie, otrzymuje taki dyplom pamiątkowy i drobne nagrody, a laureaci oczywiście dostają dyplom, wyróżnienie za dane miejsce i pamiątkowy puchar. Organizatorem 19. Ogólnopolskiego Integracyjnego Konkursu Piosenki Śpiewajmy Razem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu, prowadzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.